projekt uchwały w trybie dwóch czytań, wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 56 położonego w lokalu budynku nr 41 przy ulicy Siemaszki w Krakowie. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1511. Pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty. Tym razem lokal o powierzchni 34 metry 3 centymetry został sprzedany na rzecz pani Marii i Wacława Gabor w 2006 roku, a następnie ten lokal umową darowizny został przekazany na rzecz wnuka tej pani. No niestety mąż tej pani nie jest dla tego wnuka osobą bliską, bowiem pani wyszła drugi raz za mąż i stąd oczywiście wystąpiła konieczność zwrócenia się do pani o zwrot bonifikaty, która została udzielona w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz małżeństwa, czyli jednej, drugiej. I oczywiście również ta sprawa była przedmiotem analizy przez Komisję Mienia i Przedsiębiorczości 24 września 2013 roku. Została ta sprawa zaopiniowana pozytywnie. Dziękuję. I dodam, że jednogłośnie. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, a zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin prowadzenia autopoprawek na dzień 12 listopada bieżącego roku godzina 15 i ostateczny termin prowadzenia poprawek na dzień 14 listopada 2013 godzina 15.